Ja nie wiem, co ja chcę powiedzieć. Siemaneczko, witam was serdecznie. Ja się nazywam Mateusz Stralał i witam was na moim kanale. Dzisiejszym tematem jest obiektyw. Obiektyw 28-70. Ciekawostka dla was, ten materiał jest nagrany w całości bezlusterkowcem, nowym bezlusterkowcem, Canonem R7 plus obiektyw 35 mm 1.8. Lecimy dalej. Słuchajcie, jeśli chodzi o ten obiektyw, o ten obiektyw, ogólnie kocham te pasy, kolorowe pasy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ten obiektyw, jest cholernie ciężki. To jest pierwsze, co mi się narzuca, bo to cały czas czuję. Ja byłem sam w szoku, nie wiedziałem, że on będzie aż tak wielki i tak ciężki. Ogólnie jest naprawdę rewelacyjny. Jak to jednak seria L? Bo kanony serii L są naprawdę niesamowicie dobre. Jest bardzo szybki i bardzo dokładny. 28-70-2.0, mówiłem sobie, no muszę przetestować, bo wiadomo, jest to taki następca w RC 24-70-2.8 L-ki z EF, czyli od lustrzanek kanona. No i powiem wam, rewelacja. Ale, no skurde, no nie mogę. Ja cały czas go tu trzymam i to jest naprawdę coś, co jest warte uwagi. Hey, that's what she said. Co z tego, że on jest szybki i precyzyjny? Naprawdę robi świetne zdjęcia. Znaczy, może z nim robić świetne zdjęcia. Nawet mam do wnosi, że on kosztuje w tej chwili 16 tysięcy złotych. On jest tak ciężki, że powiem wam, że od wielu, ale to wielu wesel, nie czułem tego, że bolą mnie plecy. Ja zrobiłem tylko przygotowania pary młodej i zrobiłem troszkę ujęć na ceremonii. W plenerze, nie w kościele, gdzie cała godzina była, tylko w plenerze przez 15-20 minut max. I już czułem o rany, po prostu szok. Więc to jest jego ogromny minus. Ta waga jest niesamowicie po prostu odczuwalna i bardzo szybko po prostu bolą plecy. I mimo, że myślałem sobie, że może być to obiektyw, który moglibyśmy włożyć go na cały dzień, nie do końca. Dlaczego? Bo właśnie ta waga sprawia, że będziemy to odczuwać. Ja jestem jeszcze dość... Nawet uważam go silnym facetem, ale jakby to miała kupić dziewczyna, pani fotografka, no niestety, naprawdę, szybciej to odczuję niż ja, nie jest to pod tym względem wygodne. Dobrze mi się ruszy tym pierścieniem, naprawdę zoom działa rewelacyjnie, jest fajnie, ale kurde, no cały czas ja myślę o tej wadze. Co ja pracowałem, to cały czas musiałem odpoczywać i no powiem wam, nie jest to zbyt wygodne. To owszem, możemy mieć szelki, które troszkę porówno, wiecie, rozłożą ten cały ciężar, jak mamy dwa obiektywy, ale uważam, że nie możemy w ten sposób myśleć, bo nie każdy, tak jak ja na przykład, używa szelek. To jest ogromny minus, który będę podkreślał za każdym razem. Na plus działa rewelacyjnie, działa naprawdę jest bardzo, bardzo dobrze. Ta przysłona 2.0 tak kusi. Ja mając wolną kasę, dopiero jak będę miał wolną, dużą taką kasę, bo jednak to jest 16 tysięcy złotych, myślę, że byłbym skłonny go sobie kupić. Ale póki mam 24-72.8, niestety... Nie będę robił tego, na czym się zastanawiałem. Nie sprzedam 24-72-8, żeby kupić 28-72-0. Dlatego, że ten ciężar za bardzo utrudnia roboty. Powiem wam, że te gabaryty są bardzo, bardzo, bardzo odczuwalne. Dlatego, no cóż, Canon, świetny obiektyw, ale za ciężki. Nie nadaje się na obiektyw, który byłby jako jeden w plecaku. Tak uważam. Proszę bardzo. Przy sprzyjających warunkach mamy takie rzeczy z pleneru. Czyli wszystkie zdjęcia są jak najbardziej poprawne, fajnie działa, przysłona 2.8 jest odczuwalna, bo mamy bardzo ładną głębię, ostrość jest rewelacyjna, bardzo mi się to podobało, naprawdę dobrze działa. Nie mogę na to narzekać, wszystkie te zdjęcia z pleneru, które teraz widzicie, no są po prostu ładne i poprawne. Jeżeli chodzi o tam, natomiast o wesele, czyli mamy już troszkę trudniejsze warunki, idźmy. Przygotowania weselne, czyli w pomieszczeniu za dnia, gdzie mamy światło dzienne, które padając z okna, ale już jest troszkę ciemniej, bo jesteśmy na przygotowaniach tutaj pary młodej. Też jak najbardziej fajnie działał, dzięki temu, że jednak mam ten szeroki kąt, no to właśnie podobało mi się to, że nie miałem przy sobie tylko stałki i mogłem sobie i zoomować i oczywiście używać szerokiego kąta. Też jak najbardziej było to fajne i przysłona 2.0, przepraszam, bardzo mi się przydała, bo przy 2.0 oczywiście mogłem sobie pozwolić po prostu no, na uzyskanie lepszej głębi i trudniejszych warunkach, nie musiałem aż tak podwyższać ISO. Jak masz kasę, nie przeszkadza ci ciężar, to jak najbardziej, jest to dobry obiekt, ale będziesz to czuć. Będzie dobrze. Jeszcze, musiałem, przepraszam. Kurde, no ja tak bardzo chciałem ten obiektyw, on jest naprawdę bardzo dobrym obiektywem, ale ten ciężar tak przeważa. Przykro mi to mówić, ale on tak przeważa, to mi najbardziej uciąża. Może być dla kogoś, że te gabaryty mogą komuś przeszkadzać, bo one są naprawdę olbrzymie, ale o dziwo to jest dla mnie wygodne. Jak ja mówię, ważyłbym mniej,
wygodnie, mam moje dłonie, mimo że nie mam wcale dużych dłoni, ja nie jestem postawnym facetem, moja postura jest dość średnia i mam wzrostu 174. Są faceci, którzy mają dużo większe paluchy i pewnie byłoby im nawet jeszcze łatwiej. Ja osobiście uważam, że tylko ta waga robi robotę, naprawdę wygodnie mi się tutaj wszystko robi. Ja ogólnie kocham Canony za to, że bardzo delikatnie i precyzyjnie to chodzi. Przykładem może być na przykład Sigma, gdzie wszystkie obiektywy od Sigmy są toporniejsze. Tu to chodzi bardzo rewelacyjnie. Naprawdę płacimy nie tylko za to, że jest to marka Canon, ale też za to, że naprawdę jest szybsze. Szybsze niż zamienniki, jest bardzo szybki. Elka czuć cały czas, że po prostu jest Elka. Ma bardzo dobre silniki, a jednocześnie wszystko chodzi bardzo gładko i dokładnie. Dlatego pod tym względem ja po prostu uwielbiam mieć oryginały, że tak powiem, i jestem tym zachwycony. To jest to, co mogę powiedzieć o tym obiektywie. Jeżeli macie jakieś pytania, walcie w komentarzach. Może o czymś zapomniałem, chętnie Wam odpowiem. A jeżeli macie pomysły na kolejne filmy, jakie obiektywy przetestować, walcie śmiało, jestem do Waszej dyspozycji. Oczywiście przy okazji zapraszam na moje kursy i presety. akademiafotomaniaków.pl. Moja szkoła fotograficzna online oraz możecie przyjść na moje warsztaty osobiste. Zapraszam Was do Trójmiasta, a również jeżdżę po całej Polsce. Wal śmiało. Yo! Wady i minusy. Na podsumowanie. Jeżeli co? Wady i minusy. Rzeczywiście. Oj, to było dobre. Wady i minusy.